ostatnio zajmuję. Trzy takie problemy, które myślę, że po wielu trudnych bojach zaczynają nabierać właściwy kształt. A mianowicie nie jest tajemnicą, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów, która wprowadza ocenę genomową bydła. Że to sami wewnątrz kraju nie potrafimy się ułożyć, dostosować prawa, przygotować po to, żeby wreszcie oceniać na tej podstawie nasze bydło. Jesteśmy z Koreą i Turcją trójce wymieniani jako ci, którzy tego prawa nie ustanowili. I nastąpił pewien przełom. Przedwczoraj, myślę, przełom, gdzie i tu chcę podziękować koledze Ryszardowi Boberowi, który jest, oprócz tego, że jest członkiem zarządu Polskiej Federacji, to jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i doprowadził do tego spotkania, gdzie całe ministerstwo jasno i wyraźnie wyraziło się, że podmiotem, czyli tym, który kreuje politykę, są hodowcy. Natomiast przykro mi stwierdzić, że wiele podmiotów, którzy jest członkami tej genomiki, która weszła do, jako jeden z 8 krajów do eurogenomiki, tego jeszcze nie rozumie i chcę powiedzieć, że poza Siłze Pytkosz i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, za co też myślę, że im mogę podziękować. Mam nadzieję, że reszta dojrzeje po tych spotkaniach, także to jest jeden temat, który myślę, że nabierze przyspieszenia, że będą normalne spotkania, że zmieni się prawo i wreszcie do tego dojdzie. Następny temat, który podejmujemy, jest bardzo trudny i ciężki, straszny, ubój z konieczności. A mianowicie robimy spotkania, doszliśmy do tego. Przy wielu wskazówkach, które podajemy i wyjaśniamy w naszym czasopiśmie Hodowla i Chów, a mianowicie spotykamy się w przyszłym tygodniu z przetwórcami mięsnymi, gdzie chcemy doprowadzić na wzór niemiecki, ażeby po wypadkowe zwierzęta przyjechały ekipy przetwórców, ubijały, zabierały i rozliczały się z hodowcą. To jest jeden temat oprócz normalnej selekcji i drugi, żeby spotkać się z przedstawicielem zakładów utylizacyjnych, ażeby przeszkolone ekipy, które zabierają po stwierdzeniu lekarza wet, że jest stuprocentowe prawdopodobieństwo, że ta sztuka jest niezdatna. Po dobiciu radykalem ta sztuka była zabierana, utylizowana. Mamy wsparcie Ministerstwa Rolnictwa. Myślę, że trudny temat, gdzie chcemy wysłać pisma do prawie 300 przedsiębiorstw, się powiedzie i będzie to niejako z naszej strony argument po to, że z kim należy współpracować. Także jest to bardzo ogromnie cenne i tu duże zaangażowanie kolegi Zbyszka Różnego. No i trzeci temat, bardzo ważny, trudny, wałkowany chyba od 5 lat. O wdrożenie programu zwalczania takich chorób jak IBR, PV, BV, DMD. Chcę Państwu powiedzieć, byliśmy blisko wyautowania, że ten program by nie wszedł, a jak już to może za 3-4 lata dopiero podjęta próba. Udało nam się, że tak powiem, przechwycić temat, znaleźć wspaniałą osobą, piękną kobietę, która nas wsparła i w projekcie ostatecznego zagwarantowania prawnego ta choroba, gdzie będzie to polegało na dobrowolnym zgłoszeniu się do zwalczania, efektem czego będzie świadectwo lekarza powiatowego o wolności danej obory, co pomoże przeciąć pewne dalsze rozszerzanie tej choroby, także udało się to zrobić. Nie jest to niezwykle trudne i tak dalej. Chcę Państwu przekazać jeszcze coś, że to jest bardzo istotne, że to, co zarząd, że tak powiem, przenosi od Was hodowców, tematy bardzo trudne, jest bardzo perfekcyjnie realizowane przez pracowników Polskiej Federacji i za to chcę im serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, żeście Państwo przyjęli zaproszenie na tą konferencję. Obecność tylu wspaniałych osób świadczy o tym, jak ważne tematy, a to, że dyskusja nie była po pierwszym, drugim też, ale taka z niedowierzaniem, świadczy o tym, że naprawdę przekroczyła ona nasze oczekiwania, a szczególnie zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć i świetnie, że sami sobie radzimy, że potrafimy z nimi walczyć, a mówimy to do tych, którzy po prostu są liderami, w tym mówię na polskim rynku i cieszy to, że ta grupa już na dzisiaj 686 tysięcy krów pod oceną zwiększa się, stanowi 30%, że to jest 50% w ogóle reprezentantów właśnie producentów mleka do zakładu tak zwanego hurtowego i to świadczy o tym, że my się nie zatrzymujemy na wydajność 7400, a myślę, że na to nie spoczniemy. Mówi o tym, że dochodzimy do tej poprawy, szczególnie na bazie żywotności naszych stad. Także życzę, żeby stada były zdrowe, żeby wszyscy byśmy mieli satysfakcję. No i chcę jeszcze podkreślić jedną rzecz. Szanowni Państwo, w świadku naukowym jest tak, że
ocenia się naukowców po tak zwanych, według tak zwanych punktów, szczególnie tych, którzy znajdują się w czasopismach anglojęzycznych i które no, kreują według pewnego nową, to znaczy na przykład coś ze ślimaku ziemią czy robi, czy jeszcze inne tematy. Natomiast bardzo mało docenia się tych naukowców, którzy działają na rzecz praktyki. Myślę, że my mieliśmy to szczęście, że te osoby, które się podjęły wykładów tu, na tym forum, akurat rzeczywiście służą praktyce. Właściwie mogę powiedzieć, że oni są praktykami, bo tyle prób z nas nie wykonał w temacie żywienia, porównania, obserwacji zwierząt, co ci ludzie. Ja im serdecznie dziękuję, bo przyznacie Państwo, że nauka, jeżeli nie służy praktyce, to sztuka dla sztuki, to takie nicość. Nie? Natomiast ci panowie, myślę, że jeszcze na zakończenie to też jeszcze raz poproszę, że są bardzo cenieni przez nas. My ich na pewno zawsze będziemy dowartościować i dziękować, ponieważ wy kreujecie to, czego oczekujemy od was. Bardzo dziękuję.